Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj znowu jesteśmy w klockach i jak słyszycie, tak prawdopodobnie jest. Otóż wydaje mi się, że mamy dźwięk. Chyba. Siedzą sobie koteczki, a od góry coś tam pada. I tak, po raz pierwszy nagrywam tutaj to, co widać, czyli ten oto, powiedzmy, wziernik, czy jakąś tam właśnie konstrukcję, która przekazuje światło z góry do dołu. No to nawet nie jest tyle, co jakaś tam konstrukcja, co po prostu wielki blok szkła, który sprawia, że kotki mogą widzieć niebo. Ale dobra, idziemy spać. W sumie zrobię tak, że teraz je wszystkie uwolnię, tak jak to już tradycyjnie robiłem. Pójdziemy spać, ty też. I ty High Sierra, i ty Big Sir Regan. Idziemy teraz spać. O, jak słodko, kotek miał kawałeczek sznurka, jak słodko. Dobra, teraz was będziemy karmić, moi drodzy. Big Sir Regan sobie chciał pójść gdzieś w odosobnienie. Dobrze. Tak sobie pomyślałem jakiś czas temu właśnie, że moje koteczki tak średnio miały zawsze możliwość patrzenia na słońce i na niebo i na wszystko to, co się pięknego dzieje tam na zewnątrz. Więc stwierdziłem, że zbuduję tutaj właśnie coś w stylu tego, co tutaj mam na przedsionku i puszczę im trochę światła właśnie słonecznego do mojej sypialni, a sypialnię też troszkę powiększyłem. Co więcej, podczas powiększenia sypialni okazało się, że pod nią jest wielkie złoże jakiegoś tam właśnie tego granitu, czy innego tego świństwa, więc stwierdziłem, że to wykopię i będzie już takie powiedzmy czystsze, znaczy czystsze, no ładniejsze odrobinkę, więc tak to wygląda w tej chwili. Dobrze, na czym zakończyliśmy ostatni odcinek? Nie wiem, na czym zakończyliśmy. Idą rozryć to piórko, znaczy piórko, kawałek nitki od kotka. Ciach. Bardzo ładnie, kotku. I tak, mam tutaj, jak widzicie, trochę żelaza. W sumie wrzucę te rudy, które mi się udało wykopać do przepalarki. Tu jest trochę jeszcze tego węgla. A przy okazji sobie uzyskam troszeczkę kobla. Okej, fajnie. To, co tutaj mam, to sobie jakoś postartuję jeszcze. Tak, ranek w skarbonce, prawie jak w poprzednim odcinku. Wieczór w skarbonce, ranek w skarbonce. Trochę redstone'a pokopałem. Zrobiłem chyba redstone. I tutaj sobie go wsadzimy. Jest cała skrzynka przygotowana pod redstone, tylko i wyłącznie. A te syfy sobie damy tutaj. Kurczę, ta skrzynka jest pełna. Trzeba będzie zrobić skrzynkę jakąś pod konkretnie te różnorakie złoża. Dobrze, znaczy złoża. Te głupoty, których nie chce mi się w jakikolwiek sposób zużyć. Gdzie to walniemy? Chyba tutaj jakoś. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy, bardzo ładnie. I ściągniemy stąd też ten właśnie ten seed, którego bardzo nie lubię. Ta modyfikacja nie działa nawet aż tak źle. Ciach, ciach. Super. Wraz z hotbarem, czyli alt. Okej, super. Za gravelem też nie przepadam, chociaż kiedyś mogę z niego zrobić jakieś ścieżki ładne. Ale na razie nie mam takich planów, być może w jakichś tam przyszłych odcinkach. Od razu lepiej. No i tutaj będą mogły wylądować też te kalpy, klapy, czy tam co tam, to tam. Nie wiem, czy to piórko pochodzi od kurki, czy od kotka. Chyba od kotka. Bo tak je tutaj trzymam z takim namaszczeniem. Dobra, te banery też. I dobra, skoczymy teraz ziarna zebrać, odrzucić chwastę. Tradycyjnym naszym zwyczajem. Kogoś tam słyszę. Kątem oka chyba widziałem, tak. Ten zielony, czy ja mam te? Nie mam, ojej. No to będzie bitka. Taka niewielka, ale bitka. Zielony. Zielony, wpadnę po ciebie z siekierą. Uwalę cię. No jak widzicie. Będę musiał zrobić inaczej. Będę musiał tutaj zrobić właśnie jakimś koblem, żeby to miało większą wytrzymałość. Dobra. Zrobimy to koblem. Wypełnimy to jakoś. I zostawimy tylko ten najwyższy poziom, że jak już jakiś drain wybuchnie za kolejnym razem, to nie będzie aż miał takiego pola, powiedzmy, rażenia. Wiecie, z wielką chęcią bym wyłączył w ogóle Creeper Explosion na tym serwerze, ale lubię grać na takiej grze, jaka jest, powiedzmy, standardowo. Bez jakichś tam wielkich supermocy. Moja supermoc to jest mapka
i inwentory Twix. Nawet Optifine nie mam, więc w ostatnim odcinku wywaliłem Optifine i te mody optymalizacyjne, bo kocki chodzą teraz już mi całkiem dobrze i jak widzicie można z tego całkiem nieźle nagrywać, więc jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. A tak, wyszliśmy odrzucić chwasty i coś tam ziarna zebrać chyba. Oj, patrzcie ile tu tego. Kurczę, no to będą ładne plony. Trochę marchewki, ciach, ciach, ciach. Teraz te drugie, ziemniaki. No, kapitalnie. Tak, i jeszcze tutaj też są ziemniaki. I zboże. Ziarenka dla kurek. Tak jak mówiłem, nie mam odgłosów tych przyjaznych kreatur z powodu właśnie kotków. Wiecie, być może podmienię odgłosy kotków na ciszę. O, tu jest właśnie ten wziernik, przez który dociera, wiecie, niebo i chmury i to wszystko, co piękne jest na świecie kockowym, do kotków do mojej sypialni. W sumie złączę sobie F3, zobaczymy jak tam. 60, bardzo ładnie, stabilne, 60, piękna 60. A, masz, wyglądałem z screenshota, będzie na miniaturce. Tak, nigdy nie używam miniaturek, nigdy nie używam tagów w YouTubie. Jestem taki, wiecie, trochę staromodny, aż na 100, być może czasami. Tak, świnek się trochę narobiło. Musimy coś z tym zrobić, żeby nie były takie, jak widzicie tutaj, tak zanurzone w tąże właśnie dziurę, którą zrobiłem nie wiadomo jakim celu. Teraz trzeba tą haczeta. Ciach, ciach. Żebym tylko nie dobił małe świnki. O, trzy świnki zostały. No, tak stosunkowo mało, ale może mi się uda teraz. Kurczę, nie uda się. Myślałem, że mi się uda tą dziurę tutaj wypełnić, ale po pierwsze zacząłem tutaj się za bardzo rozprzestrzeniać, a po drugie nie mam ziemi, więc nie jest aż tak fantastycznie. O, robi się już powoli zachód. Jeszcze z haczetą skoczę na kurki. Haczeta to była w tym, w rasie, z tego co pamiętam chyba. No, ciach, ciach, jedna, druga kurka, trzecia, czwarta. Programy edukacyjne, Klub Przyjaciół Myszki Miki. Liczymy kurki, ile kurek jest. Dobra, zrobiło się trochę ciemno, to lecimy spać. I następnego dnia może coś tam upolujemy, może skoczymy znowu na te rybki. A szybko ten dzień klockowy pierwszy w tym odcinku minął. Tak, czy kotki mi coś dadzą tej nocy, czy nie dadzą? Jejku! Futerko z tego króliczka. A jeżeli się głos dobrze nagrywa, to dzięki temu programowi, który się nazywa Grand Control Cube. I on służy właśnie do tego, że nagrywa dźwięki z Maca. I robię to tak ciekawie dosyć, bo mam tutaj jeszcze drugi QuickTime. Jeden QuickTime nagrywam, jak widzicie, obraz i głos z mojego mikrofonu. A drugi QuickTime nagrywa dźwięk z systemu w tej chwili, bo nie chce mi się robić tych inputów włączonych, bo to jest głupota. Potem mam problem z regulowaniem głośności, wiecie, dźwięku. Więc tak to wyszło. I całkiem, mam nadzieję, bo robiłem testy wcześniej i całkiem to fajnie wychodziło. Zobaczymy, jak to wyjdzie na finalnym tym odcinku. Wszystkie kotki na łóżko, jak ładnie. Masz sobie, bym zrobił chyba podwójne albo potrójne łóżko, żeby się wszystkie kotki tutaj zmieściły. O czym mówiłem? O montażu. Będzie teraz prościej dostosować stosunek głośności z mojego mikrofonu do głośności z gry. Być może teraz pan dość będzie słyszał mniej suwania myszką po blacie, ale i tak nie mam zamiaru na razie podłączać Yetiego pod to, bo odpowiedź brzmi, bo tak. Bo mi się nie chce, bo nie mam dla jego miejsca tutaj. Za dużo komputerów na tym blacie. W tej chwili mam na tym blacie trzy komputery. Jednego tego ThinkPada T440P, drugiego MacBooka, no i Maca Mini. O, rybki pływają! Te fajne takie chyba? Nie te fajne. Te takie standardowe. Dobra, to płyniemy tam. Chyba zmienię label tego miejsca z Grand Theft Dirt na Grand Theft Fish. Bo teraz tam już chyba dirtu za bardzo nie kradnę, tylko ryby. A tutaj jest dosyć też dużo trochę tych ryb. Natomiast jest trochę za głęboko, jakbym tam się miał z nimi jakoś ścigać, to byłoby tak nie do końca sympatycznie. Ty, ja nie mam odgłosów jak płynę. Co jest? Ja musiałem mieć odgłos jak płynę łódką. Moment. O, to może to? To? Czy to nie to? Nie. Jest studyjna cisza jak płynę tą łódką. Kurczę. Może to wina mojego tego teksturpaka? Bo environment to są te odgłosy w jaskini, to i tak dalej. Dziwnie. Jest tu cicho. Za cicho. Dobra, tutaj widzę jakieś rybki, że są. To sobie gdzieś tutaj zaparkuję tą łódką.
Woda spadnie. O, super. No teraz widzicie, jest odgłos jak pływam, a jak pływam tą łódką, to nie. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek był odgłos jak pływam łódką. Może był. Powinienem zacząć na swoje stare odcinki. Czasami je oglądam. Ostatnio oglądałem te stare transmisje. To chyba jeszcze były, tak, jeszcze były na kanale Michał Wolfram, tamtym tym takim personalnym, a nie na Von Vision. Czasami robiłem takie transmisje. Dawno na temu, jak jeszcze były hangouty, mało kto teraz pamięta, jak były hangouty, to tam się dało robić takie właśnie spotkania na żywca na YouTubie. I tam zrobiłem między innymi transmisję na żywo, jak instaluję Arch Linuxa. Znaczy nie Arch Linuxa, kurczę. Znaczy Linuxa to robiłem na filmach. Ale robiłem taką transmisję, jak instalowałem serwer klocków i widzowie mogli zadawać pytania. Nadałem ją w dwóch częściach, ponieważ po znacznym czasie zorientowałem się, że wyszedł błąd podczas pierwszej transmisji i nic nie było dostępne na YouTubie. Więc tak trochę lipa się zrobiła. Bo wiecie, gadałem tak do Was przez powiedzmy pół godziny, 40 minut czy jakoś tak. Pokazywałem, jak ten serwer instalować, jak pobierać mody, skąd je pobierać, skąd pobierać powiedzmy jakiegoś tam MCPC+, czy co to było wtedy? Coldron, MCPC+, czy co tam to było? Jakiś był tam wtedy ten silnik tych modów. Ten silnik, który pozwala, wiecie, odpalać serwery na modach i na pluginach. Pokazywałem to wszystko, opowiadałem o tym i nagle się okazało się, że to wszystko poszło się po prostu paść. Więc możecie sobie wybrać, jaki byłem zadowolony i jak to było. Co myślę o hangoutach? Hangouty były takim dosyć fajnym rozwiązaniem, tylko miały kilka problemów. Jednym z nich było to, jak potem ta transmisja ciała. Nie wiem, czym to było spowodowane. Czy protokołem, czy mają prędkością dostępu do internetu, czy mają kartą graficzną. Tamtym czasem miałem dosyć fajną kartę graficzną, to był GTX 650, teraz już go nie mam. Teraz się skupiłem na komputerach, powiedzmy, bez karty graficznej. Co ciekawe, jedynym komputerem, który u mnie ma kartę graficzną, jest ThinkPad. Ten T440p. Nie wiem, co to ma. GT700, coś tam chyba. To, jak wiecie, nie GTX, tylko jeszcze GT. Ale jak zresztą pokazywałem kiedyś Wam w klockach, ono chodzi nie tak źle. Więc byłem zdziwiony, że komputer z 2013 roku chodzi lepiej niż MacBook 2017. Natomiast MacBook 2017 nie chodził też aż tak źle. Problem się pojawił wtedy, kiedy podłączałem go DisplayLinkiem. A DisplayLink, jak wiecie, emuluje kartę graficzną, więc... Ojej, to było takie... Dosyć słabe. Okej, mam już trochę rybek. Zobaczymy ile, bo nie liczyłem. 17, nie jest źle. Dobijmy do jakiejś wielokrotności szóstki. No, mamy 18. No, bym chciał na przykład do 24. Do 30. Żeby było tak 5 wykarmień, bo wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żebym wykarmił te kotki po prostu. Jedna, druga. Druga? Nie. 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 U. Tak, teraz możecie wreszcie słyszeć, jak ten Steve mówi, przedtem tego nie słyszeliście, bo nie było głosu. Znaczy, mam nadzieję, że będzie w tym odcinku głos. No to jest jeszcze nieprzesądzone. A w sumie mogę nie mieć odgłosów z powodu tego tekstur paka, bo jest paczka, wiecie, i tekstur, i dźwięków ze starego Minecrafta. I ty dostaniesz, i ty. Więc mogło się zdarzyć, że w starym Minecrafcie nie było odgłosów płynięcia jakąś tam albo tą łódką, albo w ogóle łódką. Tak. Jak tam dzień? Już się chyli chyba ku końcowi, kurcza. Wiemy coś i za chwilę jeszcze będziemy tam płynąć. Może pokażę Wam dzisiaj kopalnię, bo trochę się kompalnia rozbudowała. Tam dosyć dużo pokopałem. Tam dosyć dużo zrobiłem tuneli, całkiem takich, no może nawet na swój sposób przemyślanych. Ale nie, przecież kostki nie są do myślenia. Fajnie by było widzieć łódkę na tej mapce. A do 30 chciałbym dobić. Na przykład jak mam iPhone'a i parkuję gdzieś auto, to na mapce nagrywa mi się jego lokalizacja, że na przykład wiem, gdzie zaparkowałem, w którym miejscu około na parkingu i widzę po prostu pineskę swojego auta na mapie, jak gdzieś tam po prostu zaparkowałem. To było fajne widzieć takie coś w klockach po prostu, że płynę sobie łódką, zostawiam gdzieś łódkę i nagrywa się na mapce, tu zaparkowałeś łódkę i potem mógłbym sobie fajnie tutaj chodzić na pinesce czy na czymś tam. Więc byłoby to takie dosyć sympatyczne. Mógłbym też w sumie parkować łódkę w tym samym miejscu. Tutaj właśnie w tym karcie. Pomimo tego, że to nie mętna woda, to rybki się ładnie udało zapać. Patrzcie, mam 30. Jejku, kto by pomyślał? Dobra, to wracamy do domku. Zobaczymy, czy uda mi się trafić bezproblemowo, bo już się robi ciemno. Czasami bywało tak, że kluczyłem po prostu tą łódką i nie wiedziałem, jak dotrzeć do domku. Więc
Times. Tak było śmiesznie. Ciekawe, czy jakieś delfiny będą teraz tutaj mi latały dookoła tej łódki. Ciekawe, na jakiej zasadzie to się dzieje, że one tak latają dookoła tej łódki. Aż mi teraz przychodzi na myśl scena z Sherlocka Holmesa. Nie wiem, czy już to mówiłem na którymś odcinku. Jak z Watsonem płynęli tą łódką z tym jakimś... Kurczę, aha, Arnsonem. I docierali wieczorem do tej jakiejś tam przystani u tego, on się nazywał Szampan, tego jakiegoś tam kolesia. Tak, seria z Sherlocka Holmesa się kłania. Chciałem jakiś czas temu nagrywać Agatę Christie i nie było już nikogo. Natomiast jak zobaczyłem, okazało się, że ta seria już jest na YouTubie i to w całkiem dobrym wykonaniu, więc tak się zastanawiam, czy samemu też to nagrywać, czy to, co już na YouTubie jakiś tam czas temu zostało opublikowane, nie jest lepszym tworem, ale być może nagram. Czy coś chciałem jeszcze nagrywać, jakąś taką serię? Teraz się nie orientuję, żebym coś jakiegoś takiego niesamowitego chciał nagrywać. Być może mam w sumie jeden taki pomysł poradnikowy. I to jest raczej unikat na polskim YouTubie. Tego raczej na polskim YouTubie nie ma, ale to na razie zostanie jakimś tam, powiedzmy, sekretem. Co się robi z króliczych tych futerek? A może by się dało zrobić króliczka Frankensteina? Patrzcie, mam dwie łapki i pięć futerek. Tak, jeszcze dwie łapki i byśmy mogli, wiecie, tak, jedna łapka, druga łapka i ten, futerko, i potem dwie łapki. Potem na przykład jakieś te sznurki i powstałby taki jakiś tam ten króliczek taki. Wiecie, jak był ten z czego to był? To był z Doctor Who? Z czegoś był taki pies, co pokazał jakiś 8-bit guy. Taki sobie tam, taki jeżdżący piesek. I takiego, wiecie, jeżdżącego króliczka. Robota. Haha. Co się... Aha! Tutaj chciałem to podkładać. Pójdziemy teraz z haczetą na kury. A, słyszę szkieleta. Czy są tu jakieś węże? Jest jeden jakiś tam gdzieś. Panie wężu, pora umierać. Ładnie. Czyli moje umiejętności rozwalania węży nie są jeszcze aż takie złe. Niszczymy tego mega węża 9 w zarodku. Chyba tam jeszcze jakiś drugi wąż gdzieś się... Tak, widzę węże łapki. Tak, łapki węża. Takie trochę... Ten, jak się nazywa sformułowanie, którego nie ma? Nie ma chyba takiego środka stylistycznego. Panie wężu, przyjdzie pan na obiadek? Spróbuję cię rozwalić. O ile ty mi nie rozwalisz lokacji. Ładnie. Tak, i tutaj jest ten wziernik, ten jeden, który też będę musiał jakoś tutaj polepszyć, bo on jest jeszcze niedobudowany. A tu jest ten wziernik właśnie do mnie i on jest o tyle ciekawy, że odtąd, od tej pierwszej kratki, jest wszystko oszklone. Jest cały ten wielki prostopadłością wypełniony szkłem. A to jest po to, że jak przyjdzie wąż i chciałby mi tutaj coś rozwalić, to nie ma opcji, żeby przebił się przez to aż na sam dół. Czyli wilk syty i mrówka cała. Z jednej strony kotki mają światło i widok, i okno, i ten. Z drugiej strony nie zagraża to im za bardzo, bo nic tutaj nie jest w stanie za bardzo tego rozwalić. W sumie powinienem zrobić testy na Creative, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, bo być może, wiecie, jak coś wybuchnie przy szkle, to będzie problem i tak się to rozwali. Dobra, chciałem pokazać wam... O, jeszcze jeden wąż tutaj jest. Bardzo ładnie. Panie wężu. O, ale w sumie to dobrze, że tutaj rozwalił, bo obejdzie się bez wykopania kilku kratek. Nie wygląda to aż tak najźlej. Dobra, wejdziemy drugim wejściem, skoro już tu jesteśmy.
Będę to musiał troszkę oprawić, te tutaj klatki schodowe. O! Ale szkielet. Proszę być grzecznym szkieletem. Dziękuję. Dobry się grzecznym szkieletem. Otrzymał pan oznakę grzecznego szkieleta. Grzeczny szkielet. Okej, idziemy trochę poodkładać rzeczy, bo tutaj są takie cenne rzeczy, że po prostu się to głowie nie mieści. O, i nawet patrzcie, mam te strzałki. Będę mógł napostrzelać do sympatycznych stworków gdzieś tam, jeżeli się w kopalni nadarzą. Dobra, idziemy oglądać kopalnię. No i patrzcie, już jesteśmy na dole. Tak, tutaj, czy ja już wam to pokazywałem? Tutaj jakoś się tak przekopałem, tutaj coś tam. I tu jest taki ten. A, ten tunel, znaczy to wejście, to przypomina to wejście do metra w Maxie Payne'ie 1, które było na ekranie ładowania misji na żywo z miejsca zbrodni. Tak, już mój kanał staje się ten metafizyczny, bo zaczynam ten cross-promować inne serie. Haha, XD. I tak, tu jest jakaś kopalnia taka, całkiem sympatyczna. No już jest chyba cała przekopana. No chyba wszystko, co tutaj było do przekopania, jest przekopana. Ewentualnie coś tutaj jeszcze jest? No tak nie do końca. Okej, okay, 17 kratka. Tam jest jeszcze jakaś taka strefa nieodkryta. Może się tam teraz dostanę. Albo zbuduję sobie jakąś klatkę schodową. Staircase to heaven. Może zrobię trochę lepszą taką. Troszkę podkręcaną. Pewnie będą jakieś moby. Trzeba się to zabezpieczyć. Bo zabezpieczenie przed mowami jest ważne, bo można stracić level. A na tym serwerze dla mnie level jest dosyć ważny. O, zombiak. Dzień dobry, panie zombiak. I go tam słyszę. Co sobie chodzi? Pan kolega. Jeśli widzę też węże jakieś. Dzikie węże. O, dzień dobry, panie zombiak. Witam pana. Okej, Aria. No i patrzcie. Jeszcze jakiś tutaj tam przepust. O, tu nic nie ma. Kurczę, myślałem, że jakieś diaksy będą może czy coś. Ale czego szukać na 14 kratce? Czy gdzieś tam może jest jakiś wąż? Rozświetlimy tutaj mroki czeluści jaskinnych. Jest. Dzień dobry, panie darzu. Siak, siak. I raz. Bardzo ładnie. Dzień dobry, panie wężu, i do widzenia, panie wężu. W sumie fajny byłby spawner wężów. Wężowy spawner. A odnośnie spawnerów, to coś wam za niedługo pokażę. Będziecie w szoku. O, o. Panie wężu, proszę poczekać, jak ja wezmę. Panie wężu, panie wężu. Ciach, raz. Ojej, zgasił światło, drań. Panie wężu, jak tak można gasić światło? To nieetyczne. O, jeszcze jeden. Może spawner, rzeczywiście. A, boi się, czego się boi wąż? U! W sumie może być to też dobra sprawa, bo one mi tutaj mogą troszkę powybuchać i dzięki temu będę w stanie zobaczyć tutaj więcej na przykład węgla, czy diaksu, czy czegoś tam. Nie najgorzej, nie najgorzej, panie wężu. Trafna koncepcja. Okej, okay, węgiel widzę. Węgiel widzę węgiel. Trochę już mi się powoli ten że kilof kończę. No właśnie z tej pierwszej kratce to tutaj raczej kopać nie będę, tylko wykopię ten węgiel i wrócę na dół. Bo z reguły diaksy wykopywałem na powiedzmy 12, 13 kratce, 11 może. Jakoś tak. Tam był najlepszy rewir właśnie na kopanie tego przyjacielstwa. Po co kopię ten węgiel? No de facto tylko dla expa. No i czasem mi się przydaje też, że przepalania tego, wiecie, żelastwa, złota i ziemniaków tych pieczonych. Nie wiem, czy kiedyś wam opowiadałem, że o takiej koncepcji, że no to jeszcze dawno temu, jak byłem jeszcze mały, w 2011 i zaczynałem grać w kocki, że istnieje coś takiego jak skinia zombie, wiecie, tam jest mnóstwo zombiaków i jest też tam gdzieś ileś kratek pod ziemią, takie magiczne miejsce,
gdzie jest król zombie. I jeżeli tego króla zombie się zabije, to wtedy wszystkie zombiaki w klockach będą wam służyć. A wiecie, każdy chciał tego króla zombie znaleźć i żeby mu te zombiaki służyły. Tylko tak sobie pomyślałem potem kiedyś, nie znalazłem tego króla zombie ani ja, ani nikt z osób, z którymi grałem w klocki. Tak sobie pomyślałem, a jakby to było, że ten król zombie po zabiciu, jak to jest, że te zombiaki wam służą? No i tak sobie pomyślałem, w Diablo tak średnio się dałoby taką koncepcję wykonać, że zombiaki służą w jakiś tam sposób, ale w sumie to nie jest aż taki zły pomysł na przykład na jakiegoś moda, że wiecie, jest jakiś tam właśnie mob typu, powiedzmy właśnie ten król zombie, który jest jakimś tam większym zombiakiem. Można by nawet użyć tego gianta, tego specjalnego moba, który kiedyś w klockach był, nigdy go nie widziałem, ale był, bo były spawnery. I wiecie, jak się jego zabije, to potem a wszystkie moby są przyjazne, te zombiaki, b zombiaki biją się na przykład z creeperami jako wasi sojusznicy, c zombiaki na przykład idą do kopalni i na przykład kopią jakieś te ory. Też byłoby tak dosyć ciekawie. No tylko potem przychodziłby ranek i biedne zombiaki by umierały. Tak, do czego to doszło, biedne zombiaki? Z moich ust, tak jakoś nie pada. Nie no, zombiaki są w miarę poczciwe, tylko tamte małe zombie też, które w którymś odcinku się pojawiały, to one były takie mało poczciwe, bo były bardziej takie cwane. Tak, cwane NPC-ty w klockach. Pozdrawiam. Aha. Tutaj gdzieś kopałem właśnie, szukając diaksów i ich tutaj niestety nie znalazłem. Przydałoby się trochę diaksów, nie? Jak się dotąd docierało? Z dużą dozą prawdopodobieństwa jakoś właśnie od dołu, tak. Dobra, to wiecie co? Ja sobie tutaj zrobię w sumie dalszy tunel. Bo ostatnio jak diaksy znajdowałem, to one były gdzieś chyba tam. I spróbuję sobie zrobić dłuższy tunel, tędy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa albo natknę się na jakiegoś cave'a. A patrzcie. Ojejciu. Mówisz masz. Wiem o cave'ie, jest cave. Cave Johnson. I own the place. Może będą tutaj nawet jakieś te właśnie. Ale na tym serwerze jeszcze ani jednego emeralda nie dostałem, więc taka dosyć dziwna sytuacja. Czy one się jakoś przede mną specjalnie poukrywały, czy one są na innych, czy one są na jakichś innych poziomach. Wiecie, jak ja kopię sobie na przykład tam na tym poziomie właśnie, dajmy na to 12, a emeraldy są powiedzmy tam na 20, no to nie znajdę ich aż tak prędko. Okej, może coś tutaj będzie jakiś jeszcze ten. Ten żediaks. I chyba jest tylko określona ilość na chunka. Nie wiem, ja wiecie, gram w klocki od takiego długiego czasu i dalej się nie łapię aż tak w samej mechanice gry i tego, jak na przykład jakieś surowce się pojawiają, to by się mógł chyba ten Falkowski albo Noczu, albo nawet może częściowo Nujarz wypowiedzieć, jak ta mechanika działa. Mógłbym też sprawdzić w Minecraft Wiki. Mam taki ambitny pomysł kiedyś, żeby zrobić kolejkę do kopalni. Chyba już moje zbiory złota na to pozwolą. A ja ten chodzę po cave'ach i szukam diaksów. Dlaczego szukam diaksów? Po to, żeby naprawić ten kilo, żeby był już wreszcie taki troszkę ładniejszy. Może jakieś diaksy znajdę. Bardzo mi się cieszę, jakbym na odcinku jakieś diaksy znalazł. To byście wtedy powiedzieli, że nie używałem tego jakiegoś tam... Kto się nazywa? X-Raya. Ciekawe, co będzie prędzej. Czy prędzej rozwalę kill-off? Nie, nie rozwalę kill-offa, dlatego że jak będzie go tak krytycznie mało, to wrócę na górę, bo mam tam jeszcze kilka diamentów. Tylko wolałbym te diamenty znaleźć tutaj właśnie podczas kopania, niż zużywać tego, co już tam mam na górze w skarbcu, w rezerwie powiedzmy. Tak tego teraz tutaj nie widać. Ale generalnie kopię tutaj takie dosyć ciekawe, powiedzmy, regularne, prostokątne tunele. To znaczy, te tunele troszeczkę przypominają granice chunków. No, słyszę Endermana. Ciekawe. Czyli co, kolejny cave? Jakiś? Dzień dobry, panie zombie. Chce się pan bić? No, pan zombie się chciał bić. Ambitnie. A drugi pan zombie też się chce bić? Najlepiej jest, jak się znaleźć w cave'ie chyba.
Czy jest tutaj jakiś pan wąż? No, nie widzę za bardzo, żeby tutaj był. Szkielet słysza. Oj, nawet widzę. Będzie sobie do mnie szedł szkielet. Panie szkielet, czy pan się tutaj wybiera? Nie, pan szkielet będzie chciał strzelać chyba. Strzelał. Ciach, ciach, ciach. No, coś pan szkielet nie do końca wyszedł, ale nie będę tutaj się jakoś szczególnie nad tym rozwodził, bo jak mnie podejdzie wąż od tyłu, to nie będzie już tak komicznie. O, i pan szkielet drugi, wow. Ciach. Ha, ha, ha. I co pan szkielet? Szkielet. Hihihi. Pan szkielet, pan szkielet, pan szkielet. Ciach. No dobra, ładnie. Ale ten też gdzieś tam widzę. Wąże są niestety o tyle pechowe, że podchodzą tak cichutko. Że nie da się ich tak prosto po prostu wykryć. Tak na przykład wiecie, zombiaki sobie tam chodzą, robią te szkielety sobie chodzą, robią klap, klap, klap. Tymi kosteczkami. A niestety węże chodzą cichutko i buchają. A to już trochę problematyczne. Nie no, nie widzę tu nigdzie diamentów. Mogą być jeszcze tam gdzieś. Czym jeszcze stąd może? Się uda gdzieś tam. Ale patrzcie, jak idealnie kopałem ten tunel. Że wyszedłem dopiero w takim de facto bezpiecznym miejscu. Okej, okay. Trzeba coś zjeść, żeby nas nie dosięgli. Nas nie dogoniat. Tak, kto pamięta? Aha. 11 kratka, no to tak mniej więcej około diaksowo bym powiedział. No nie, no nie ma diaksów. Miałbym Optifine'ać tam jakiś inny mod, żeby pokazał, ile mi zostało jeszcze uderzeń tym kill-offem. To mogę się obudzić po fakcie z rozładowanym kill-offem, będzie problem. Nie no, wracamy się. Wracamy się, bo trzeba kill-offa z powrotem zaostrzyć. No patrzcie, jak idealnie wróciłem. Aha. A całkiem fajnie, że znalazłem tego cave'a. Nie wiedziałem, że tak szybko znajdę jakiegoś cave'a tutaj właśnie przekopując się przez ten tunel. Ale jak widzicie, to jest taka całkiem fajna trasa. Pełna uroczych cave'ów. Uroczych, urokliwych. A i chciałem wam pokazać ten główny system cave'ów, który tutaj sobie zrobiłem. Znaczy cave'ów. Tuneli. To jest ten taki tunel wejściowy powiedzmy. I idziemy sobie tędy i coś wam pokażę. Tutaj się zaczyna ta jakby taką główną arterią. To jest, patrzcie, pierwsza odnoga. I już tutaj widać na tej mapce, ile tutaj jest tych odnóg. Tutaj też jakaś odnoga odchodzi w tą stronę. Tutaj jest znowu jakieś rozwidlenia. I to się potem jakoś tam nawet łączy z tego, co pamiętam. Tak, tutaj jest jakieś tam rozwidlenia. I w tą stronę też coś tam jakoś się szło. Więc to jest takie dosyć rozbudowane. I to jest tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć diamenty. Kurczę, tutaj dole. Ale te tunele są dosyć dalekie. One sięgają gdzieś chyba aż nawet tutaj. Czy trochę dalej. I tu jest chyba ten tunel wejściowy, tak. Więc tam wygląda kopalnia. Wrócimy się tam do góry. No niestety nie wykopaliśmy diaksów. Trochę szkoda. Myślałem, że będą. Ale to nic nie szkodzi, bo trochę diaksów jeszcze mamy tam na górze. I jest 13. Mniej. A też trochę tych diaksów pomarnowałem. A 18 nie jest aż tak najgorzej. Pewnie 3 nam wystarczą do naprawy kill-offa. Trochę diaksów pomarnowałem, bo pewnego razu zmarłem tam, bo mnie jakiś chyba ten wąż wybuchł. Chyba w okolicach lawy nawet. Więc to nie było aż takie ten sympatyczne. No i po prostu zdenerwowany wróciłem na górę i sobie zreperowałem, znaczy zreperowałem, stworzyłem od nowa cały ten ekipunek. Dobra, koteczki chciałyby coś jeść, to w sumie dostaną, ale dopiero jutro, na następny dzień klockowy. Dobrze, że rybek jeszcze jest trochę. Dobra, kotki, wstajemy i się kładziemy. Znaczy wstajemy. Wstajemy jak dla nich. Okej, okay, dostałem, o dostałem rabicze, króliczko. Cieszę się, że ta sypialnia jest trochę powiększona. Nie jest aż tak ciasna jak było i że jest w niej już też światło dzienne. A, i to jest fajne, że jak mam wielokrotnościową liczbę tych rybek, to mogę zobaczyć, czy już nakarmiłem wszystkie kotki. Bo jak się zaczyna robić wielokrotność, to znaczy, że są nakarmione. Fajnie. Coś mi mówi, że tam gdzieś jest pan wąż na górze. A widzicie, miałem losa. Gdyby mi tam buchnął, to była rzeźnia. Nie aż taka, co prawda, ale trochę. Panie wężu. Syczy pan? Ciach. Najgorsze jest to, jak idziecie, wiecie, zabijać węża i się zakleszczycie gdzieś tutaj właśnie między kratkami i on po prostu
wtedy bucha. To jest takie dosyć nieprzyjemne. Może jakoś tutaj tą krainę rozświetla, żeby te węże się tutaj jednak nie gościły. No tak wiecie, nie mam po co używać tego prochu strzelniczego. Nie mam jeszcze tutaj żadnego monumentu do wywalenia. Ale być może monument kiedyś się tutaj pojawi. Wiecie, bardzo ładnie, panie wężu. Gdzieś tam miszkielet minął. No i już się jednak pożegnał ze słoneczną przystrzanią. A co to tutaj jest? Patrzcie, lis w wodzie. Lis czy lis? Co pan szkielet tutaj robi? Strzelami strzelam w dół. Czy da się oswoić w klockach lisa? Prześmieszne jest to, jak on tutaj sobie tak chodzi po wodzie. Co? Poluje na ryby? Nie poluje na ryby. Poluje na ryby? Ale heca, panie lisie. A czy mogę pana jakoś tam? Nie no, nie dam mu ryby przecież, kurczę. Jak fajnie. Czajcie taką rzecz, jakbym miał takiego lisa tresowanego, który poluje na ryby? Była dosyć ciekawa i z jednej strony awangardowa rzecz. I wiecie, ten lis by mi chodził i polował na ryby, a za to ja bym te rybki potem brał od tego lisa i zanosił kotką. Wiecie, taki mały ten pracownik. Może pójdę sobie na Minecraft Wiki i poszukam o tych lisach? No to by się wydawało niezłą rzeczą. Skoro on ma w pyszku tą rybę, to znaczy, że coś z tą rybą da się pewnie zrobić. Aha, i chciałem wam... W sumie przejdziemy się jeszcze... Już się w jaskini wam pokazywałem wielką mroźną. Ale chciałem wam coś jeszcze w tej jaskini pokazać. Co odkryłem? Że tutaj się znajduję. Pójdę sobie tak chyba plecami. Patrzcie, jest mob spawner. I patrzcie, de facto prawie przy moim domku. Prawie przy moim domku. No tuż przy moim domku, naprawdę. I mogę sobie iść po prostu i expić z tych, z japonków. Wow, jockey! Kombo! Aha! Eszkielet! Ty nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie, kolego. Teraz zjemy sobie ziemniaczka. Pająk, chcesz ziemniaczka? Nie chcę ziemniaczka, chcesz mnie zabić. No fajnie. Dobra, i to jest w sumie wszystko, co wam chciałem w tym odcinku pokazać. Trochę się zmieniło. Całe szczęście naprawiliśmy ten kill-off, nie jest aż tak z nim teraz już źle. Możemy iść chyba w kolejnym odcinku znowu szukać diaksów. Podejrzewam, że już się coś tam znajdzie, a jeżeli nie w odcinku, to pewnie między odcinkami jakieś tam diaksy wpadną. A, wiem, chciałem się naprawić to... gdzie jest szkło? Nie ma szkła? Wiem, co zrobię. Po pierwsze, wsadzę to do przepalenia. Ja chyba szkło straciłem wtedy wraz ze śmiercią kiedyś tam. Wrzucę to do przepałki. Taki staczek piękny. Niech się przepali. I drugi stak wezmę. I pójdę z tym, że stakiem w jedno miejsce, gdzie ten stak się bardzo, bardzo przyda. W jednym chyba z pierwszych odcinków tej serii tutaj bardzo sympatyczny taki zielony wąż mi zniszczył plany na piękną przystań swoją spektakularną detonacją, więc teraz spróbuję jakoś to przywrócić. No, może jeszcze troszeczkę tutaj to skopię. Sarajewo, skopię Warszawa, Zagrzeb. Bardzo ładnie, już jak widzicie, nie chodzę z wędką, bo chodzę tylko polować na te rybki tam, gdzie wcześniej uzyskiwałem tamtąd dyrt. Gdzieś się tam szkielet przechadza. Dalej nie mam zboża, ale to mogę stąd pozyskać. Ale w sumie tam się robi nocno. To lecę do siebie. I dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.